ja mogę cię jedną rzecz poprosić tylko? Teraz? Bo my sobie obejrzymy walkę Wybrodnickiej. Ale zanim opoglądamy walkę Wybrodnickiej, tylko żebyś mi za mocno nie bił, tylko żebyś mi pokazał, teoretycznie. Jest taka jedna akcja, którą załatwił Pudzian Gracie'ego, która gdzieś zaistniała jeszcze w innych okolicznościach. Robert, pokaż mi tę akcję. Czy Ewa Brodnicka też ją robi? Nie, chociaż staramy się. To, a możesz pokazać tę akcję? Dawaj mikrofon. Nie, może jak Daniel Mianczu pokaże ci low kicka, którego też kopię. Nie, żartuję. Nie, ale powiedz mi, jak to jest z tym akcjami? Nie chcesz pokazać, nie wiem, tajemnica zawodowa. Nie, no jak pokażę wszystkie, to już nie będzie to samo. Powiedz mi, to jest tak, że rzeczywiście, że gdzieś ta akcja była podpatrzona? To była jakaś taka... bo teraz mówisz, że to w ogóle akcja Złotkowskiego, to się mówi, knockout Złotkowskiego, już tam różnie mówiają. Złoty strzał się mówi. No właśnie, to gdzieś to było podpatrzone, sam do takich rzeczy się dochodzi w trakcie treningów i czy też to stosowałeś gdzieś tam? Też to stosowałem. Słuchaj, Jacuś, to jest tak, że ja byłem zawodnikiem. Gdzieś pewne akcje wychodziły, inne akcje nie wychodziły. Ja daję swoim zawodnikom wachlarz jakieś tam umiejętności. Niekoniecznie każda akcja będzie im pasowała. Tak naprawdę to oni muszą ocenić, co im najlepiej pasuje, jakie oni mają cechy motoryczne. Ja tylko im daję coś, pokazuję im wskazówki, co mogą zrobić, w czym będą się dobrze czuli. A czy oni się będą w tym dobrze czuli, to sami muszą się odnaleźć, tak? Także ja im pokazuję coś, a oni wybierają swoje akcje, które pasują dla nich. Ja staram się, myślę, że na przykład ta akcja będzie na przykład dobra dla Daniela, czy tak jak było w przypadku Mariusza Pudzianowskiego. Ten strzał. Przecież nie będziemy go uczyć polskiej szkoły boksu, no bo Mariusz nie będzie boksował, zresztą on w MMA nie musi boksować, tak? Chodziło o taki overhand zamachowy, który gdzieś tam ma dojść do brody, poprzedzony zwodem zejścia do nogi, tak? No i gdzieś tam to poszło.